Agnieszka Filipowicz, Oświęcimskie 24. Dzisiaj zaprosiliśmy do rozmowy pana Andrzeja Saturnusa, burmistrza gminy Chełmek. Dzień dobry. Panie burmistrzu, kolejne wybory, kolejna wygrana, to już piąta pana kadencja. Nie ma pan dosyć? No, jak widać, nie, skoro przygotowałem się do wyborów i wygrałem to w pierwszej turze z bardzo dobrym wynikiem. 2/3 wyborców gminy Chełmek zagłosowało na mnie. To takie mocne poparcie i zobowiązanie jednocześnie z mojej strony do kolejnych lat, które myślę, że będą bardzo dobre dla naszej gminy. Choćby z racji tego, że pozyskaliśmy ostatnio bardzo dużo pieniędzy na realizację programów rewitalizacyjnych i tak naprawdę na zakończenie kadencji, która minęła, i na początek nowej, mamy zagwarantowane kilkadziesiąt milionów, które zrealizujemy w różnych zadaniach inwestycyjnych i damy nowe oblicze. Chełmek dostanie nowe oblicze, ale również Gorzów i Bobrek. No właśnie, chciałam wspomnieć o tych pieniądzach, które spłyną do państwa, także z województwa. I mam teraz takie pytanie, czy nie boi się pan, że w nowej kadencji, gdy w Sejmiku Wojewódzkim już nie będzie rządziła Platforma, Koalicja Obywatelska, ale przejmuje władzę PiS, że ten dostęp do funduszy, do pieniędzy na inwestycje może się Chełmkowi uciąć? To znaczy, dostęp do pieniędzy unijnych był w określony sposób uregulowany, były jasno określone, precyzyjne regulaminy, zasady konkursowe, oceny eksperckie i myślę, że te standardy zostaną zachowane, bo przecież to nie jest jakiś wymysł kolejnych ekip, które się zmieniają, a są to pewne normy wydawania pieniędzy unijnych i myślę, że nie będzie to miało większego wpływu, że następuje zmiana, choć zapowiedzi przedwyborczych słyszeliśmy, że wskazane jest, aby ta władza w gminie była taka sama jak w Warszawie, co uważam, że dla demokracji nie jest dobre. I mam nadzieję, że to tylko były wypowiedzi związane z wyborami i nie dojdzie do takiej sytuacji, że w ten sposób będziemy oceniani, chcąc realizować jakieś zadania unijne, bo przecież w każdej z tych gmin, gdzie nie rządzą, nie są gospodarzami przedstawiciele PiS-u, mieszkają ludzie, którzy również wybierali i głosowali, ale w mniejszości na kandydatów z PiS-u. W związku z powyższym, jak te emocje wyborcze, myślę, opadną, będzie możliwa merytoryczna współpraca. To może wróćmy teraz bardziej na chełmeckie podwórko z tej wielkiej polityki. Panie burmistrzu, wiele się dzieje, wiele budynków, obiektów powstaje w Chełmku. A zastanawiam się, dlaczego na przykład mieszkańcy ciągle wybierają stare korty, a nie nowe? To pewne przyzwyczajenie zapewne, to jest jedna rzecz, ale druga to jest podstawowa rzecz, technologia wykonania tych kortów. To są nawierzchnie ceglane, tak zwane slow, czyli wolne. I pomimo tego, że współczesna technika pozwoliła odtworzyć, a to konkretnie Niemcy w oparciu o taką specjalną nawierzchnię konipur, tą imitację zrobili. Ja takie 4 korty wybudowałem w centrum sportowym. I według oceny już tych tenisistów, którzy mają ogromny staż, jednak jest ocena jednoznaczna. To nie jest tak dobre jak te przedwojenne i stąd też właśnie te korty znalazły się w jednym z zadań rewitalizacyjnych, które będziemy realizować na przełomie 2019-2020. To prawie 2,5 miliona złotych, które pójdą na nowe korty, ale z zachowaniem oczywiście kortów, które są. Zostanie nowe ogrodzenie, nowy budynek klubowy, zaplecze dostosowane nie na miarę XIX, a XXI wieku, z piękną widownią, która będzie na budynku, także to będzie nowe otwarcie. No i myślę, że z niecierpliwością tenisiści czekają, ale dodam, że oprócz tego, że sport i inne inwestycje związane z rewitalizacją przede wszystkim starej kolonii, bo to jest nowy układ komunikacyjny z całą infrastrukturą za ponad 7 milionów, to są takie grube zadania, ale też wsłuchuję się w głosy mieszkańców i potrzeby. Rok temu młode matki wyartykułowały potrzebę opieki nad dziećmi i żłobka i chcę powiedzieć i zapraszam w ogóle, żebyście pokazali, inwestycja w ciągu w zasadzie pół roku zrealizowana za 2 300 048 dzieci od nowego roku znajdzie miejsce w naszym publicznym żłobku. Także to kolejna fajna inwestycja i myślę, że taka też powinna być ta kadencja. Chciałbym, żeby taka kadencja była. Oprócz tych dużych zadań
które cieszą, chcę być z inwestycjami i zadaniami jak najbliżej ludzi, ich potrzeb. I mieszkańców, tak? To skwery, to place zabaw i inne rzeczy, które ludzie wskazują i mówią, że są mi potrzebne do codziennego życia. A ludzie pytają też o halę sportową po zlikwidowanej ósemce. Co no się tam będzie działo? I myślę, że po tym prawie 2 latach kompletnie dla mnie niezrozumiałego zaparcia, które było w starostwie, jeżeli dojdzie do skonsumowania tej koalicji jeszcze już w listopadzie, to myślę, że jednym z pierwszych kroków, które zrobię, to będą kroki do zarządu, żeby tą halę przekazali gminie i żebyśmy ją udostępnili nie tylko mieszkańcom Chełmka, tylko mieszkańcom naszej gminy, bo nie może być tak, żeby obiekt pełnowymiarowy nie był wykorzystany i ludzie nie mogli z niego korzystać. Na koniec pytanie o jakieś decyzje, ruchy kadrowe. Jakiś powiew świeżości się szykuje w gminie, czy otacza się Pan tą samą drużyną? Powiem Pani tak, że wymiana kadry w urzędzie następowała cały czas, ale to było w związku z tym, że ludzie odchodzili na emeryturę. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że cała kadra to świetnie, dobrze wykształceni młodzi ludzie, powiedzmy albo młodzi, albo w średnim wieku, w związku z powyższym. To jest grupa znakomita, bym powiedział, i myślę, że będzie dobrze służyła mieszkańcom naszej gminy, więc nie zanosi się na żadne jakieś bez rewolucji kadrowej zmiany, jakiekolwiek rewolucje, bo tak jak mówię, dobierałem ludzi z racji kwalifikacji i przydatności i potrzeb urzędu i mam po prostu dobrą drużynę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję.